Starostwo w Wadowicach jako władza przemysłowa pierwszej instancji udziela panu Tadeuszowi Lorencowi, urodzonemu w 1895 roku w Stroniewicach, powiat Przemyśl, koncesji na podawanie potraw gorących i zimnych, na przyjmowanie obcych w gospodę w Lęckoronie we własnej willi. Przemysł ten zgłoszony w dniu 7 czerwca 1924 roku można wykonywać od dnia otrzymania niniejszej koncesji. Gniazdo Lorenców to Lęckorona. Historia tej rodziny owiana jest legendą, tajemniczością, nimbem dramatycznych wydarzeń. Zaczęło się wszystko od dziadka Józefa Lorenca, który zjechał tu z rodziną na posadę dyrektora szkoły i wybudował domek letniskowy. Pionier sadownictwa i pszczelarstwa. Pisał sztuki teatralne i poezję. Następny z rodu Tadeusz, legionista. To on wybudował willę i uzyskał koncesję na prowadzenie pensjonatu. Komendant Straży Pożarnej, wójt Lęckoroński, oficer Wojska Polskiego, bestialsko zamordowany przez bandę rabunkową, która po wojnie nazwała się oddziałem AK Limba. Mordercy żyją do dziś. Ostatni z rodu, Tadeusz Junior, ma dziś 70 lat. Prowadzi pensjonat w niezmienionym kształcie. Pod chorąży Wojska Polskiego z odznaczeniami za Berlin. Społecznik, działacz, piastujący wiele funkcji publicznych. Żył w najtrudniejszym okresie. On po śmierci ojca musiał prowadzić pensjonat, przechowywać pamiątki, kult legionowy i kult Piłsudskiego. Ocalić ten dom. Ocalił. Był tu Rydz Śmigły, Mościcki, Koniew. Dziś przyjeżdżają artyści, aktorzy, politycy. Gustaw Holubek, Marek Walczewski, Jadwiga Barańska, Anna Polony, Jan Nowicki i inni. Wszyscy lgną do rodzinnego ciepła emanującego z tego domu. Przyjeżdżają, by poczuć historię. A dla Lorenców, czym dla nich jest tradycja, czym dla nich jest ten dom? Przywiązanie do tego domu, do tego miejsca i kultywowanie tych wszystkich pamiątek z tego całego dawnego okresu właśnie jest tą całą tradycją. Dlaczego? Dlatego, że do mnie przyjeżdża masa różnych gości. Nawet przychodzą teraz wycieczki. Chcą być poinformowane o tych wszystkich moich pamiątkach, o wydarzeniach, jakie tutaj się działy, w tym nawet domu. W związku z tym ja to wszystko pielęgnuję i przekazuję. Przekazuję myśl mojego dziadka, mojego ojca. Oni byli pionierami tu Lęckorony. Żyłem w tym najtrudniejszym okresie. Mianowicie, no dziadek, okres, prawda, przedwojenny, w 1941 roku umiera, tato ginie w 1944 roku, a ja to wszystko otrzymałem po prostu, można powiedzieć, w spadku ich. Tą pracę całą, ich te osiągnięcia, no i chciałem koniecznie to utrzymać i przede wszystkim przekazać. Cudowna bajka. Panowie i panie, starzy i młodzi, dziś imieniny wodza, uczcić się je godzi. Tam grają muzyki, strzelają wiwaty, niosą życzenia, dary i kwiaty, a ja dziś serca ustami opowiem państwu bajkę nad bajkami. Więcej już temu niż ja mam lat, inny był tu u nas świat. Nie było szczęścia, ni doli, ni to w pałacach, ani na roli, ni to u chłopa, ani u pana, bo Polska była rozebrana. Prusak nas gnębił swym podkutym butem, Moskal mordował pałką i knutem, a trzeci skórę łupił za skórą i tak to było, 100 lat przeszło z górą.
wytworzył się u mnie pewien opór, taki odruch zawziętości, że ja tego nie dam. Chociażby jak było, mimo upaństwawień będę bronił. Mama nawet była tego zdania, sprzedajmy, uciekajmy stąd, daj spokój. Ja powiedziałem, mamusiu, kup mi kilo wtaczki, łopaty, gumiaki, ja tu zostaję, ja tu będę na ojcowiźnie siedział. Więc to było w ten czas moim zdaniem moje wewnętrzne bohaterstwo. Gdy nawet przechodziłem tych 6 rewizji UB i żandarmerii tutaj, prawda, 7 rewizji Gestapo, jeszcze przedtem, prawda, wraz z ojcem, aresztowania ojca, no to po prostu ja czułem się dość taki, no po prostu odporniony na to wszystko. Dla mnie to rewizja jest, no to dobrze, no to niech rewidują, Boże kochany, będzie zajęcie, zobaczymy co będzie. Także musiałem przetrwać to wszystko. Największą, ostatnią moją taką życiową tragedią to jest właśnie śmierć ojca, którą do dzisiejszego dnia przeżywam i po prostu chcę wyjaśnić sprawę jego zamordowania. W dniu i jego imienin w 1944 roku po wyjściu z więzień niemieckich banda rabunkowa przyszła do domu, obrabowała nas tutaj z kretesem, no a ojca wyprowadzili i pod pretekstem, że go po prostu zabierają, bo go Niemcy stale prześladują, prawda? Dowiedziałem się potem, że został w bestialski sposób zamordowany z kilkoma jeszcze osobami. No więc dlatego teraz boleję nad tym wszystkim i dochodząc prawdy, jeszcze zastanawia mnie to, że do dzisiejszego dnia ci winni żyją, mało z tego, cieszą się jeszcze bardzo dobrą niby opinią, ale ja cierpliwie sprawy dochodzę do końca. Tadeusz Lorenc, wybryk natury, wulkan straszny, pełen energii, no taki niespokojny duch niesamowicie, rozrabiający, bawiący się wspaniale, niesamowicie konkretny, kochający ludzi. No, czasami taki trochę uszczypliwy też, ale z umiarem. Złośnik, nerwus, gorączka latająca bez przerwy. Społecznik, no, oddałby duszę ludziom, zrobiłby dla nich wszystko, ale niesamowicie również i wymagający. Wychowywał mnie jako chłopaka, no właśnie poprzeczkę podnosił coraz wyżej. Nawet były takie historie, kiedy oczywiście zawsze musiałam pracować. To było połączone z luzem totalnym, z beztroską, ale były pory, w których musiałam się stawiać w domu, bo była praca. W związku z czym w momencie, kiedy wypadał mi talerz z ręki, syczał okropnie. No i mówił, popatrz, mnie to nigdy się nie zdarza. Rzeczywiście mu się to nigdy nie zdarzało. No i nauczył mnie do perfekcji wycierania talerzy między innymi. Wymuszał pewien stopień takiej dyscypliny niesamowitej, nie okazując nadmiaru uczuć, i ta poprzeczka tak rosła do góry. Ja cały czas usiłowałam go dogonić, żeby nie być gorszą od niego. Mój ojciec obdarzył mnie niesamowitą rzeczą, którą właśnie tak mi przeznaczył zupełnie, a mianowicie bezgranicznym zaufaniem, które zobowiązywało mnie w tym momencie do bycia tu, dzielenia z nim wszystkich trosk i niepozwolenia nawalić sobie po prostu, żeby ten dom istniał i żebyśmy sobie nawzajem pomagali. To było zaufanie bezgraniczne i obciążenie na całe życie. To zostało. Jaki jest mój stosunek do tradycji? No ten dom to jest tradycja w ogóle, to ja jestem trzecim pokoleniem w tym domu i moi rodzice tak mi wpoili tradycje w ogóle, tradycje świąt, tradycje takie bardzo typowe dla naszego narodu i ja to mam już zakodowane chyba w genach po prostu, tak to jakoś zostało i tradycją dla mnie jest ten dom właśnie, dlatego że tradycyjnie przyjeżdżają tutaj ludzie, którzy polecają sobie nawzajem ten dom i z jego wadami, z jego zaletami i przyjeżdżają ci, którzy chcą i właśnie ta tradycja jest przez nas kultywowana, tych stosunków takich bardzo rodzinnych ze wszystkimi dookoła. My żyjemy ich kłopotami, my żyjemy ich problemami, cieszymy się, jak się coś komuś polepszy, martwimy, jak się pogorszy. No mamy serce dla nich. Ja żyję i przeszłością, i przyszłością. Właściwie ta przeszłość to tak strasznie się wplata w to, co jest i to, co będzie, bo to się wszystko razem wiąże niesamowicie. W jaki sposób wychowuję swoje dzieci? Chciałabym je wychowywać podobnie jak ojciec. Może już jestem trochę za miękka. Niestety
ojciec mnie trochę później rozpuścił, to znaczy pokazał mi, że mnie kocha tak po prostu. To, czego mi nie okazywał za bardzo dawniej, ponieważ byłam z nim wszędzie i na budowach, i po różnych zakamarach. Pokazywał mi żaby, koty, psy, zające, łasice, łapaliśmy wszystko, cokolwiek było. Chodziliśmy na ryby, po jarach, tak mnie tresował trochę. Rzeczywiście to było bardzo fajne, bo właśnie tym mnie tak porywał, wciągał do tych wszystkich zajęć i pokazał mi świat. Taki najnormalniejszy, to czego właśnie, to co mało kto dostrzega, tak tuż koło nas. Sadziliśmy drzewa, uczył mnie szczepić te drzewa, wszystko robiliśmy razem, piłowaliśmy drzewa w lesie również razem, murowaliśmy razem we dwójkę. Ja rozrabiałam maltę i przynosiłam kamienie, ojciec tam pokazywał, jak się to robi, no i tak jakoś nam życie leciało. Może po prostu w tym pędzie ostatnich lat nie mam czasu aż tyle, żeby pokazać to swoim dzieciom, bo w ojca życiu było tak, że był sezon, były tam okresy różnych walk, które prowadził, kłopoty, ale potem przychodziła ta jesień, gdzie miał problemy oczywiście i walczył z nimi, ale znajdował czas na przykład, żeby pojeździć na nartach ze mną. O. Albo już właśnie, tak jak mówiłam, szliśmy na te ryby, albo jeszcze gdzieś tam, coś tam robiliśmy razem, czyli szliśmy potokami, gdzieś tam pokazywał mi, gdzie się ukrywał ze swoim ojcem. No a ja mam po prostu trochę mniej czasu niż on, właśnie takiego luzu, bo ten telefon dzwoni, ludzie się pokazują, stale ktoś jest, listy przychodzą, czyli ubyło mi tych godzin w dobie, no po prostu. A chciałabym, żeby te dzieci... Chciałabym być właśnie bardziej twarda, bo im tak dodaję trochę za dużo może serca, bo za mało mam czasu. A chciałabym je tak bardziej po wojskowemu urządkiem ustawić i pójść z nimi tam do lasu, coś im pokazać, czy wybrać się gdzieś, no w tej chwili już może nie na piechotę, ale samochodem coś gdzieś dalej. No zmieniło się życie, zmienił się świat, wszystko dookoła. No cóż zrobić, tak jest. My prowadzimy ten pensjonat na zasadzie przedwojennego pensjonatu, gdzie przy tym stole siedział w tym właśnie miejscu mój tato, kierował całym, nazwijmy to, ruchem tych gości, pytał się każdego, czy nie głodni, na co mają ochotę, częstował, gościł, prawda? I my to prowadzimy na tej samej zasadzie. I u nas goście mają dostęp wszędzie, do kuchni. Nawet sami zwracamy im uwagę, no chcecie herbatkę, nie zawracajcie nam głowy. Idźcie se sami zrobić, tam jest woda, cukier, no esencja, no wszystko, a tak to co? A z drugiej strony my mamy specyficzne położenie. Przede wszystkim jesteśmy odizolowani od ludzi, nie mamy sąsiadów. Najbliższy sąsiad, no tam 300 metrów, przypuśćmy, od nas za lasem mieszka, prawda? A ludzie, jeżeli przyjeżdżali tutaj do nas, a nie było specjalnych atrakcji rozrywkowych, tylko przyjeżdżali na wypoczynek, więc każdy chciał być naprawdę w cichym, spokojnym miejscu, prowadzić sobie naprawdę wypoczynkowy tryb życia. No. W związku z tym, jeżeli mu się dało tą wolność, po prostu nie był jakimiś kanonami obwarowany, że to wolno, to nie wolno, tu musi być, to tamto, prawda? Więc jeden z drugim do nas lgnął. My tak samo po prostu w tym zawodzie trzeba mieć serce, trzeba drugich ludzi kochać, żyć czasem ich kłopotami, bo każdy ze siebie czasem coś wypluje, swoje wewnętrzne tajemnice tak samo chce komuś przekazać, prawda? Więc ponieważ zaprzyjaźniamy się bardzo i dlatego proszę się nie dziwić, że przypuśćmy Kraftówna przyjeżdżała tutaj z fartuszkiem. Dlaczego? Bo ze mną skrobała ziemniaki. I to trwało zawsze w każdy dzień, to mieliśmy taką posiadówkę, przypuśćmy pół godziny i miała po prostu miała tą ochotę i rozrywkę, opowiadając kawały. A inni, przypuśćmy, Kamas lubią nam czasem podłogi wytrzeć, prawda, zamiatać. Marek Walczewski, jak było świniobicie, no to już był zatrudniony przy rzeźniku, to do korby, prawda, do mięsa, to już oni. Już się człowiek tym nie interesował, bo to już Mareczek tam załatwi. Inny znowu znosił tam drzewo, przypuśćmy, na opał, śnieg odwalał Kamas, bo też lubił, bo każdy lubiał też trochę fizycznie popracować. Ja uważam, że jestem najszczęśliwszym w Polsce, nie ma drugiego, chociaż to wszystko przeszedłem. Kark mi się zrobił bardzo twardy, a jestem urodzony optymista. Więc ja wychodzę z tego założenia, że na mnie nie ma silnych.
Nie ma silnych. Urząd Skarbowy chciał mnie zniszczyć, chałupę państwa wiali, nie dali rady. Dlaczego? Bo miałem zawsze poczucie humoru, zawsze byłem otwarty, uśmiechnięty. Jak oni mnie straszyli czymś, to ja ich też straszyłem. Jak potrafiłem UB od siebie z domu wyrzucić kamieniami, uciekali chłopaki, powiedzieli, że więcej do Lorenca nie przyjdą. Tak, to jest fakt, że rzeczywiście, że mi się nudzi. To już jest taka natura. To jest natura już moja taka, która... Przede wszystkim, co zawsze mi ojciec mówił, pamiętaj, żebyś miał czyste ręce. Nie wolno ci nawet jajka nikomu ukraść. A jak masz czyste ręce, a jesteś atakowany przez drugich, pamiętaj, żebyś się nie bronił. Ja mówię, tatusiu, to mnie zrobi. Nie broń się. Zawsze udawaj głupiego. A na tym wygrasz. Bo ci w szale i złośliwości przeciwko tobie będą popełniać błędy, a ty sobie tylko zapamiętaj, jakie, które, a potem już, Boże kochany, zapisz sobie to wszystko, uderz i nie podawaj ręki. Koniec. Ja tutaj mam dość przyjemne życie, z uwagi na co? Na dużą rotację gości. Przyjeżdża do mnie dużo osób, człowiek stale ma zajęcie. To nie jest taki, przypuśćmy, żywot jakiegoś rentiera, co siedzi, prawda, i patrzy tylko, czy jak tam trawa rośnie, nie? Ale ja tu mam zajęcie. Tu co, tu jest rybki, tutaj kurki, tutaj goście, tutaj to, proszę pani, tutaj nie ma czasu po prostu siąść. A jeżeli człowiek żyje intensywnie, to ma samopoczucie dobre i dzięki Bogu dobre zdrowie. Ja przed czym uciekałem? No proszę pani, boję się samotności. To jest fakt. Tak, ja lgnę do ludzi, ja lubię ludzi, lubię pomagać im, bo to jest, wie pani, już w mojej naturze to leży. To jest raz. A z drugiej strony jestem osobą czynną. I tutaj właściwie jest dla mnie może ta ucieczka, prawda? Bo mam zawsze zajęcie. Czyli to mnie trzyma. Ja muszę nawet, może czasem ktoś patrzy, tam wiecznie się tam kręcą, czy coś takiego, coś tu robi, coś tego. No ja lubię. No to jest moje życie, prawda? I dlatego sobie robiłem różne rzeczy, czy sanki motorowe nawet w wojsku, prawda? Czy ten nawet samochód, prawda? No to mnie to korci. Co mnie się śni? Oj, proszę pani, to byśmy musieli wrócić do polityki. Tu jest cała rzecz, to ja, bo to dostałem po dziadku, po ojcu, trudno u mnie jest ta. Więc co oni tam gdzieś wykombinują w Warszawie, to ja albo neguję, ale im piszę od razu, że to mi się nie podoba, czy to tak trzeba zrobić, biorąc pełną za to odpowiedzialność. Proszę bardzo, nawet mogę w tym wypadku za swoje posunięcia ręczyć nawet głową. Więc to jest bardzo dość bym powiedział, takie odważne wypowiedzenie. Że uważam, że tak było, że Polskę można uratować, tylko chcąc rzeczywiście pomyśleć realnie i naprawdę samozaparciem, a na to jest lekarstwo.